W momencie, kiedy pacjent zgłasza się do lekarza, zawsze najpierw lekarz wykonuje tak zwane badanie podmiotowe, czyli zbiera wywiad, czyli rozmawia z osobą, która się do lekarza pokazała. Oprócz tego, że można zlecić badania z morfologii, badania z krwi, czyli morfologię czy biochemię, i one mogą być bez żadnych odchyleń, to nie jest wykładnik, że pacjent jest zdrowy, jeżeli pacjent ma złe samopoczucie. Trzeba zlecić temu pacjentowi podstawowe badania obrazowe, czyli rentgen klatki piersiowej, USG brzucha, USG miednicy, ale również trzeba o tym pamiętać, że złe samopoczucie może być spowodowane na przykład chorobami, które dają ogromne spustoszenie w organizmie. Złe samopoczucie bardzo często może być objawem rozwijającej się na przykład choroby nowotworowej. Warto takiego pacjenta zbadać, szczególnie kobiety, warto zbadać piersi, dotknąć piersi. Zbierając wywiad, również trzeba wypytać, jak wygląda wypróżnienie, czy nie ma żadnej domieszki obcej treści w kale, bo to też ma wpływ, to też ma znaczenie.